Witam Państwa w dzisiejszym magazynie sportowym. Gwardia Koszalin nie przegrała do tej pory żadnego meczu w 2010 roku. Mimo tego nie wygrała finału wojewódzkiego Pucharu Polski. Nasza drużyna przegrała rywalizację pucharową z Łutnikiem Szczecin. Koszalinianie mieli niezwykle udaną rundę wiosenną. Nasza drużyna wywalczyła awans do trzeciej ligi, a finał wojewódzki Pucharu Polski miał być ukoronowaniem bardzo dobrego sezonu. Rywal gwardzistów Łutnik Szczecin to jedyna drużyna, która nie przegrała żadnego meczu z Gwardią. Oba pojedynki ligowe zakończyły się remisami. Na stadionie Chemika Police koszalnianie stroje niebieskie od początku nadawali ton rywalizacji. Zespół ze Szczecina nastawił się na grę z kontry i czekał na swoje okazje. Już 3 minuty po wznowieniu gry bliski zdobycia bramki dla zespołu koszańskiego był Dariusz Łożyński, jednak strzał z dystansu poszybował nad bramką rywali. W 24 minucie Leszek Pazdur bliski był zdobycia bramki i dośrodkowanie Dariusza Łożyńskiego, jednak Leszek Pazdur w dogodnej sytuacji trafił prosto w bramkarza. 8 minut później kapitan Hutnika Grzegorz Gunia uderza groźnie na bramkę zespołu koszańskiego, jednak broni Piotr Kazimierczak. Kolejna akcja zespołu koszańskiego, tym razem uderza Roman Grodzicki z dystansu, broni golkiper Hutnika Maciej Reszkis. Kibice czekali na bramkę do 41 minuty, gola na 1-0 zdobył po indywidualnej akcji Leszek Pazdur. Chwilę później Dariusz Łożyński mógł podwyższyć rezultat dla drużyny z naszego miasta. Kiedy wydawało się, że zakończy się pierwsza część meczu przy wyniku 1-0 dla Gwardii, nieoczekiwanie zaatakowali rywale. W 45 minucie do remisu doprowadził Grzegorz Gunia. Druga połowa rozpoczęła się od mocnego uderzenia zespołu ze Szczecina. Marcyniuk trafił w poprzeczkę. Jednak ton grze przez cały czas nadawali gwardziści. Kolejna akcja zespołu z naszego miasta, jednak Paweł Nowacki zamiast uderzać w bramkę próbował podawać do Mariusza Basowskiego. Chwilę później Daniel Murawski miał doskonałą okazję, jednak trafia tylko w boczną siatkę bramki rywali. Daniel Murawski dogrywa doskonale do Romana Grodzickiego. Środkowy pomocnik Gwardii wychodzi na sytuację sam na sam z Reszkisem. Jednak lepszy od naszego zawodnika okazał się golkiper Hutnika. Po 90 minutach był remis 1-1, dlatego sędzia zarządził dogrywkę. W pierwszej części doliczonego czasu gry to Gwardia bliżej była zdobycia bramki na wagę zwycięstwa. Najpierw Murawski trafia w bramkarza. Kolejna akcja minutę później i najpierw próbuje Ogrodowczyk, następnie Murawski. Ponownie Ogrodowczyk, jednak za każdym razem obronną ręką wychodzi z całej sytuacji Maciej Reszkis, bramkarz Hutnika. Na minutę przed zakończeniem dogrywki zespół ze Szczecina mógł rozstrzygnąć losy rywalizacji. Grzegorz Gunia, kapitan Hutnika, bliski był pokonania Kazimierczaka. Mimo tego, że minął wszystkich rywali, to jednak nie trafił w bramkę. Losy rywalizacji pucharowej musiał rozstrzygnąć konkurs rzutów karnych. Niestety już przy pierwszej próbie gwardziści oddali inicjatywę rywalom. Dariusz Łożyński nie trafił w bramkę. Hutnikowi pozostało wykorzystać wszystkie rzuty karne, by wygrać rywalizację. Druga zmarnowana jedenastka przez Leszka Pazdura zakończyła zmagania. Tym samym zwycięzcą finału wojewódzkiego Pucharu Polski został Hutnik Szczecin.
120 minut emocji, w których niespecjalnie miał pan dużo pracy w bramce, a jednak to bramkarze, to jednak rzuty karne decydowały o rozstrzygnięciu w tym spotkaniu. Tak, 120 minut, no szkoda tego wszystkiego, tej naszej pracy na boisku. Ja może faktycznie nie miałem dużo roboty dzisiaj, ale za to koledzy dużo biegali, bo wiadomo, warunki były takie, jakie były, było gorąco i szkoda tylko kolegów, że tyle z siebie dali, no nie udało się. A rzuty karne to jest tylko loteria, bramkarz, no jeżeli wybroni, to jest tylko na jego plus. No ja za bardzo nie miałem szans przy tych rzutach karnych, bardzo dobrze strzelali przeciwnicy, no nie udało się, trudno. Długi ten sezon piłkarski w wykonaniu Gwardii w tym sezonie i też zapewniliście kibicom dodatkową atrakcję w postaci 120 minut i rzutów karnych. No niestety niezbyt udanych dla pana podopiecznych. No taka jest prawda, rzeczywiście było nie dosyć, że sezon długi, to jeszcze dzisiejsze spotkanie długie, ale to jest tylko może nie wina, ale my jesteśmy sami sobie winni, bo ze stworzonych sytuacji było moc, ogrom, bo te osoby, które były tutaj na miejscu, panowie też widzieliście, ile tych sytuacji było stworzonych i do przerwy, a szczególnie po przerwie, gdzie sam na sam miał i Grodzicki, i do pusty praktycznie bramki Nowacki, i Morawski, ze dwie mógł strzelić, i Ogrodowczyk, tych sytuacji było masę. Bardzo dobrze bronił bramkarz, ale o ile by moi zawodnicy strzelili, no to by po prostu było. W siatce była tylko jedna. To, co straciliśmy bramkę, to też przez nonszalację jednego z zawodników i wynik jest taki, jaki jest z gry. Z sytuacji stworzonych uważam, że to wynik powinien być w granicach 4-2 dla nas, a jest 1-1 i 4-2 w karnych dla nich. Panie trenerze, tak właściwie przed tym meczem mówił pan, że to spotkanie ma dać panu wiele odpowiedzi na temat tych piłkarzy, którzy są w zespole, którzy ewentualnie będą grać w zespole w przyszłym sezonie. Czy takie odpowiedzi padły już? No właśnie, trzeba się zastanowić, bo niektórzy tej szansy nie wykorzystali w dzisiejszym spotkaniu, a mieli możliwość pokazać, bo i ładne boisko, duże boisko, można było grać. Ja nie mam uwagi zastrzeżeń do zawodników, że nie chcieli, oni naprawdę starali się, walczyli, ale do tego wszystkiego jeszcze w tych sytuacjach trzeba troszeczkę zimnej krwi, jakiejś rozsądnej, mądrej głowy, a nie wszystko w takim, powiedzmy, napięciu i stresie, bo piłkarz to, co ma, no, powinien chociaż ileś tam procentowo wykorzystać, a my rzeczywiście dzisiejsze na sytuację 8 czy 10, jak się jedno strzela, to jest trochę za mało. Zespół koszański po odpadnięciu z rozgrywek pucharowych będzie miał nieco dłuższe wakacje. Sezon w trzeciej lidze zaczyna się na początku sierpnia. Natomiast Hutnik Szczecin rozpocznie rywalizację w rozgrywkach centralnych Pucharu Polski 21 lipca. Rywalem drużyny ze stolicy naszego województwa będzie Zawisza Bydgoszcz. Sezon piłkarski za nami, jednak w klubach trwają przygotowania do nowych rozgrywek. Podczas ostatniego treningu Gwardii przed okresem urlopowym sztabowi szkoleniowemu zaprezentowali się potencjalni kandydaci do gry w Beniaminku trzeciej ligi. Większość zawodników, którzy wywalczyli awans do trzeciej ligi, nie brała udziału w treningu. Trener Mirosław Skórka mógł natomiast przyjrzeć się potencjalnym wzmocnieniom składu. Kilku zawodników miało dojechać, część dojechało, część nie dojechało. No i taką pospolitą gierką będę chciał się przyjrzeć, czy jacyś ewentualnie zawodnicy nadają się do nas, do zespołu, do grania. Gra w trzeciej lidze wymaga wzmocnienia składu doświadczonych zawodników, ale przede wszystkim o tak zwanych młodzieżowców. Na tym szczeblu przepisy nakazują grę trzech takich piłkarzy przez całe spotkanie. W dużej mierze postawa takich graczy decyduje o postawie zespołu. Na zajęcia Gwardii przyjechało wielu piłkarzy, m.in. z Elbląga, Białegostoku, Kołobrzegu czy też Szczecinka. Swoje umiejętności prezentowali juniorzy klubu koszańskiego, a także wracający z wypożyczenia Łukasz Mikołajczyk i Rafał Walciński. Decyzje transferowe klubu poznamy w najbliższych tygodniach. Zespół koszański przygotowania do nowego sezonu rozpocznie za 2 tygodnie. To wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym. Zapraszam na kolejny za 2 tygodnie.